Cześć, to jest Troja Gaspi, 119 minut. W kolejnym filmie z Wartendera jest ze mną Maku. Siemanko. I Obama. Salam aleikum. Aleikum salam. No. Dzisiaj z przytupu, bo Śmieszek rozpoczął grę. Ja rozpocząłem skądś. Ja nie, wcale. Ja nic na ten temat nie wiem. Dzisiaj dość śmieszkowo. Co? Co się stało? Nie, śmieszkowo i bo zapomniałem zmienić amunicję, mam pełny, wypełniony pojazd. Co? Ojoj. Spokojnie, Gaspi, najwyżej wybuchniesz. Wiesz co? Naprzód, ze Stalina. Ta ankietka się tu nie utopi przypadkiem? Nie Wypchamy wiem, ją. poczekajcie ją. Dobra, zdążył. Musi się naprawić, bo... Przynajmniej żyje. Ej, ona się idealnie jako krzek wpasowuje. No widzisz. Nie ma nią. Gdyby jeszcze był tam, to myśli czają węże rzeczne. Wąż rzeczny. Tururu, Jestem tururu. niebezpieczny. O chuj! Kurwa, odbiłem Odbiło płot. się. Ale się ze mnie. Góry na skalach. Na skalach. Na skalach, tak. Nie, palę się. Na blisko jest. Dobra. Nie, to Francuz. Obok mnie, na moje lewo jest Francuz. Walę Ja do tu się z Niemca. Niemcem strzelam. Leży. O! Gdzie masz Francuza? Przede mną. Na moje lewo. Go nie widać w tych krzakach. Jedzie, Olek. Coś mówiłeś? Z lewej ci wali. Nie przebije! Leży. Sowiecka inkwizycja. Co, jedziemy na A? Nie wiem, ja stoję sobie tutaj i się kampię. Zobaczę, co słychać na A. Myślałem, że to wróg się do mnie skrada od tyłu. Jechać się tam gaspi pomóc? Nie, tutaj na ich flankę wjeżdżam właśnie. To ja im na dupę wyjadę. Bo jak każdy wie, każdy czołg ma słabe punkty w dupie. Leżę. Kurde, takie drzewa są, że ich nie niszczę. Me przejmują. Plecy mam. Zniszczyli mnie? Skąd dokładnie? Na tych skałach tutaj. Czyli zaraz ci zaznaczę. Nie wyjeżdżaj tam jakoś. Gdzieś tu. Ja nie mogę. Wait the second. Na skałach. Maku, niezłe maskowanie na dżunglę. Dzięki. Piękny czołg wardyjski. Maskowanie było w zestawie. Kurwa. Skąd ten steward? On jest tam koło moich zwłok. Przede mną. Nie wiem, czy są twoje zwłoki. W rzece.
Alta tam poleciała. Lecę z sowiecką inżynierką, towarzyszy. Pelotą? Nie, samolotem. Ty może se pelotę zamiast tego te 26, to będzie wądre w sumie. Ogólnie pytanie, dlaczego gramy na tak niskich erach, mając takie wysokie ery, jest takie, że wbijamy makowi czołgi. Towarzysz makowi. Tak, bo nie mam ruskich wbitych. Gdzie tam jest, dobra, widzę. Do you need air support? Na C jest ten steward, co cię zniszczył. Widzę go. Tam są chyba tam są dwa czołgi, jak co. Okej. Okay. Chyba nawet dwa stewardy. Te Lorraine ciągle stoi na tych skałach, wiesz? On tam ciągle stoi. Nie widzę. Na lewo. Na skałach. Na twoje lewo. Kurwa, tylko trafię. Już nie wiem, jak się respić. Czekaj, ja ci powiem, że to jest, jak się na ciebie popatrzę. Na prawo, na prawo. Maku, strzelaj w samolot za mną. Uj, ja silnika nie mam, dolecę na lotnisko. Nie masz go na plecach, odpuścił. A nie, masz jednak. I tak silnik mi go zjebał. A to był jednopłat. Fakt, i tak bym na pewno dogonił. No. Ale jakbym ja kurwa leciał sobie jednopłatem, to kurwa dwupłat bym nie dogonił. Logika tej gry, co się dziwi. No bo lecę na C przejąć jak coś. Na lewo na skałach masz czołg wroga. Widzę, wali do mnie. Leżę. Ja jadę, towarzyszu. Ostatnim? Masz? Najprawdopodobniej jak niczego nie zrobię. To jak wyjedziesz od razu na lewo, na wprost, przy skałach był jeden typek, bo strzelił do trupów Maka. Tam przy skałach, na drugiej stronie rzeki. Jebany kamper. I na lewo, jeszcze bardziej na skałach, za rzeką, będzie francuski niszczyciel czołgów. I ostatnia maszyna. Słyszałem, ale nie widziałem skąd strzela. Lewo, 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 lewo. Prosto. Bardziej trochę w prawo. I za tą palmą przed tobą na skałach. Tam gdzie strzelam z KM. No, tylko tam bardziej w lewo. To z prawej do mnie ktoś jest. Z C chyba. No z C jedną. A ten Lorraine kurwa faktycznie tam dalej na tym. Jadę teraz gwardyjskim. Ja nie mam jak, ja wam po prostu gadam co się dzieje. Maku, po twojej prawej. Wiem. Tylko nie widzę. Skąd to? Aha, tam był. Jak widzicie, to jest pokaźny... Jak strzelił z rozjebaną wieżą? No, z wieżą, która jest zniszczona, mogłeś zabić, nie wiem. Miał kurwa zajebanego działonowego. Mówisz, rozjebany... no, pamiętaj, że nie zawsze działonowy jest po lewej, czy on po prawej. Ale... Słyszało, działonowy martwy i nie miał tej do tego... Działonowy ładuje działo, a celowniczy strzela. Możliwe. No. Masz coś ale... jeszcze? Nie, ale ja mu też zniszczyłem to, do czego wkłada się pocisk, nie pamiętam. Zamek działa? Dokładnie. No, ale zniszczyłeś ją na czarno, czy? Na czarno, nie. To nie wiem. Niby jest 5% szansy, że ci się uda wystrzelić, ale pierwszy kurwa jego próba.
Maku, po co mi to wysyłasz? Maku, mówiłem ci, nie odsyłaj moich indesów. A potem jest, że się puszczą przez ciebie. No to już nie mój problem. Dobra, gotowy? Gotowy. Czy może pojedziemy jeszcze jedną ruskimi i pojedziemy na wyższe trochę, czy wam się nie chce? A ty na wyższych co masz? Mam kilka Amerykańców. Mam Shermańca, mamy M10. Czy 7 maksymalnie. Ja mam 4-0 na ruskich. Więc można jechać lodówką, towarzysze. A, zbiera mi się na kichanie w ogóle. To kichaj. Właśnie kichłem. To jedzie nowy. To na zrobię. To Hirosha? Si. Co to jest? Nowy, dodali go w tym update'cie. Dziwne to, duże to. Tak samo jak tego pięknego polskiego leoparda. A, dodano w ogóle polskiego leoparda do tej gry. O. Może w końcu się doczekamy polskiego drzewka! Fajnie by było. Wtedy jak nie mam na ten moment życia, to wtedy jeszcze bardziej bym go nie miał. Ty już wrzuciłeś Gaspi w sumie to z eventu, czy nie? Już dawno. Już dawno wrzucił. Muszę obejrzeć. To jest właśnie taki człowiek, który mówi mi: nagrywajmy razem, nagrywajmy razem. Nagrywają War Thundera, ale jak przyjdzie co do czego, to się pyta, czy wrzuciłem coś, co wrzuciłem już kilka dni temu. Olek, be like. Jaki Olek? Jaki Olek? Nie znam Olka. Chyba ma. Znasz jakiegoś Olka? Twoją mamę? No. Ale Aleksandra. Nie dam rady. Mam ten sam piękny kamuflaż, co miał go chwilę temu Mark. Biało mi. Biało ci? Co, po koce jesteś? Biele nosy. Kokainu ma. Kokainum. Kokainum. Wjadę tu. Fa, ale drifty. Zbieramy na holoteju kokainum znowu? Jezu. To była amfetamina wtedy. To będzie kokaina. Serio, chłop jednym strzałem mi przekładnie rozjeba. I kierowcę. No, to była prędka, bo pierwsza dywizja pancerna. Super, rozwaliłem sobie gąsienicę. Gaspinius, tak? A ja ten język ugryzł. Yes and no. You need help? No. Okej. Nie utknąłem. Stoję tutaj, bo kampię trochę na C. A mi skała rozwaliła gąsienicę. Ale tu nie ma punktu C. A tam gdzie stał punkt C, o kurwa. Rozjebałem. O kurde, rozjebałem. I teraz jebałem. A, typek się ruszył i go nie trafiłem. Mnie zniszczył w takim razie. Ja jadę bardzo piękną pelotkę. Tym gazem, a. Dokładnie. Tak się czyta gaz. A. Nie, jak tym mamie. Ojojojojoj. Co wyjechałem na A13. Zniszczyłem SDKFZ. O, SDKFZ.
Tylko tego niezabudowanego. No właśnie. A bo ty masz DSK, a ja mam Maksimy same. Maksim. Maksim, piękny kahab. Na miejscu, gdzie jest punkt C siedzi typek. Właśnie trafiłem go artą. Ja niestety mam tu już piękną kamp. Wjechałem na skałę i chuj. Są fajne nowe dźwięki, bardzo mi się podobają. Mówisz? Nie można na samolotach pokazać. Dobra, nie dam rady wjechać. To lepiej zobacz, gdzie ja się skampiłem. Dobra, tylko że ja zleciałem prawie na pionowo w dół. Czy nagle tak odbiłem? Zobaczysz na filmie zresztą. Akurat War Thundera to muszę ci powiedzieć, oglądam. No, bo na przykład ostatnio Gothic wpadł, to do dzisiaj zero wyświetleń jest. Nie wiem, o co chodzi. Wydało się, że wszystkie wyświetlenia ja ci nabiję. No, wcale te 97 osób istnieje, to jest tylko wyimaginowane moje tego, nie? Tak naprawdę to są moje multikonta. Sobie suby kupujesz, Gaspi, na to wygląda. No. Gaspi, pokaż, jak pięknie zaparkował. Ja. Z prawej coś napier. Jebany samolot. Nie mam kierowcy. Wraca. Alp. Dzięki za pomoc. Gdzie ten samolot? Wiesz, nie to, że samolot, ale tu jest pelota, która nic nie robi. Nie moja wina, przeładowywałem akurat. Mhm. Ojoj. Nieładnie Obama. O, leci nam. To ma... To ciebie przebiło? No, to ma jakieś działko od góry, a od góry wszystko da się przebić. Zależy czy. Ślepy jestem, coś. No, zręcznościowych fajnie się z pelotek strzela. Bo masz pokazane, jak masz strzelać. Bo się wyda. Ej, ale śmieszne jest to, gram sobie pelotką, naprawa mnie będzie kosztowała 20 tysięcy. Ale chuj, na zręcznością. Głupi samolot, dostał się z boi. Napierdalam przez pół rundy w samoloty wrogie i wychodzę z 53 tysiącami. Jeszcze dzięki tej pelotce skierowałem nam grę i chuj. Bo tak wysoko nie podniosę. Powinna być asysta, bo go trafiłem. No a coś przyjmują na mnie. Zabiłem tego, co przejmował, chyba. A nie, to nie był ten. Jadą, na prawo od ciebie. Wiem. Poczułem. Co to do mnie strzela? Czołg! Skąd? Aha! Wiesz, co ciekawe jest? Pezecik dwójka! Skąd? Niemiecki, nasz ulubiony. A, no to nie jest Deutsche Afrika Korps, ale no też. No widzę. Dak to dak. PZ2 to PZ2. Ty fiutku. To było szybkie.
Nie mam maszyn, smutek. Ja jeszcze jadę w gwardyjskiej. Mam te 60. No kurwa mać, no. Temu ja się stąd nie ruszałem. Tetrach. Wiesz co jest lepsze? Co? Olek nie żyje. Dokładnie. Aleksandr? To wychodzimy. Aleks? Masz, ja się kurwa kiedyś zygwałca. Ale Aleks. No ja w sumie wyjebany, ktoś to mówi do mnie po imieniu. Mówię do ciebie Aleks, a ty jesteś Aleks? Wyjebany. Ja nie wiem jak się nazywam. No właśnie, nikt nie wie jak się nazywasz. Jestem twoją prywatną suką, nazywaj mnie jak chcesz. To będziesz Aleks od dzisiaj. Ja nie wnikam co oni się tam bawią. Ale nie chcę się w to bawić. Ale przecież się z nami bawisz codziennie. A to jest wystarczająca długość odcinka. Ja się będę żegnał. Na razie, cześć. Do widzenia.